Cześć! Dziś taki mały bibelocik. Serduszko z dziewczynką. Zapraszam. Serduszko wykonane jest z płyty HDF, czyli z dość śliskiego materiału, dlatego pracę rozpoczynam od pomalowania go podkładem. Kiedy podkład wyschnie, maluję je na biało farbą akrylową. Grafika to wydruk laserowy na zwykłej kartce Xero, pochodzi ona z kolekcji Inspirello. Wyrywam ją dlatego, że taki postrzępiony brzeg jest dużo łatwiej zamaskować. Dziewczynkę przeniosę na serduszko za pomocą transferu na lakier. Ja używam lakieru Artax, ale myślę, że inne też się świetnie sprawdzą. Zaczynam od pomalowania grafiki, następnie maluję miejsce na serduszku, w którym będzie przyklejona, a później kolejny raz maluję grafikę lakierem. Przenoszę grafikę na serduszko i wygładzam dokładnie przez folikę od dokumentów. Staram się usunąć z przestrzeni między serduszkiem a papierem wszystkie bąbelki powietrza, dlatego że jeśli tego nie zrobię, w miejscach, w których zostały jakiekolwiek pęcherzyki, transfer zwyczajnie się nie uda. Kiedy lakier wyschnie, wszystko co wystaje poza serduszko usuwam papierem ściernym, następnie zamaczam papier wodą i staram się go zrolować. Robię to tak długo, aż grafika będzie idealnie widoczna, a pod palcami nie będę już czuła papieru. Następnie zabezpieczam serduszko lakierem. Przy pomocy szablonu, pasty strukturalnej i szpatułki tworzę wokół portretu dziewczynki coś na kształt nieregularnej ramki. Gdy pasta strukturalna jest już sucha, wygładzam ją delikatnie papierem ściernym, a następnie zabezpieczam lakierem. Czas na domalowanie tła. Bazowałam na kolorze ciemno-niebieskim. Najpierw dodałam do niego białej farby, po to aby uzyskać kolor zbliżony do tego, który znajduje się z prawej strony serduszka, a następnie stopniowo dodawałam coraz więcej czarnej farby, tak aby przejść w ten ciemno-granatowy kolor, który znajduje się z lewej strony serduszka.
Pozwoliłam farbie chwilę zaschnąć, a następnie zaczęłam usuwać ją wilgotną chusteczką z tej rameczki, którą odbijałam przez szablon. Serduszka pomalowałam tymi samymi farbami, których użyłam do namalowania tła wokół dziewczynki. Następnie turkusową farbą akrylową oklapuję przód serduszka. Staram się nie pobrudzić przy tym postaci dziewczynki. Tą samą farbą brudzę tył serduszka, a następnie odbijam na nim wzór z pieczątki silikonowej. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam całe serduszko lakierem. Ostatni etap to doklejenie kokardki. Ja używam kleju na gorąco. Film o tym, jak stworzyć taką kokardkę, już był, a link do niego znajdziecie na górze filmu oraz w jego opisie. Gotowe serduszko wygląda tak. Pięknie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.